Dzień dobry, kochani. Bardzo miło mi Was wszystkich powitać. Tych wszystkich, których właśnie teraz widzę, że już jesteście. To jest bardzo fajne, że jesteście. A i dzisiaj my właśnie mieliśmy taką rozmowę o wierze. Przed sekundą. Dobrze się składa, bo dzisiejsze słowo ja nazwałem nie polegaj na swojej wierze. Nawet tak wpisałem wcześniej, bo to muszę wcześniej jeszcze w domu wpisać, żeby ono tam mi tutaj w tym programiku się wyświetliło. I my rozmawialiśmy o wierze, a właśnie tak nazwałem to słowo i chyba z tego kazania wyjdzie, dlaczego tak nazwałem, bo ja w dużym stopniu, w jakimś tam stopniu, w swoim życiu robiłem tak, że jeśli ja wierzę, to, że ja wierzę, ma budować to, kim ja jestem, ma budować moją tożsamość, to, jak siebie spostrzegam. Ponieważ ja wierzę, to dlatego ja jakby wiem, kim jestem. Tak myślałem. Ale kiedy okazywało się, że cud się nie wydarzał, przynajmniej na razie, póki co, bo niekoniecznie on się nie wydarzy, tylko bywało tak, że po prostu nie do końca wszystko działo się po mojej myśli konkretnie, no to wtedy brałem mnie wątpliwości, albo podam wam przykład, na przykład modliłem się o jedną rzecz, która była dla mnie mega ważna. Usłyszałem od Boga, że stanie się tak, jak chcę, żeby się stało, i to się nie stało. I było po jabłkach. I to już się nie stanie. I ja myślałem sobie, ale przecież Bóg mi powiedział. I wiecie, zaczęły przychodzić wątpliwości. Wręcz do tego stopnia, że Boga nie ma, takie ateistyczne różnego rodzaju, że to wszystko jest ściema, to całe chrześcijaństwo, że te różne, te kościół, nie kościół, że to wszystko jest ponawymyślane, że ta Biblia jest oszustwem, kłamstwem, że po prostu no i tak dalej, i tak dalej. Przychodziły mi przeróżne tego typu myśli, bo oparłem tak naprawdę moją wiarę o to, że ja usłyszałem Boga. Ponieważ ja usłyszałem Boga, On mi to powiedział, dlatego oparłem się na tym. Zamiast tego, żeby oprzeć się na Nim samym i Jego dziełu zbawienia. Ja postawiłem jako ważniejszą rzecz w swoim życiu to, że ja coś usłyszałem od Niego i On mi dał obietnicę, aniż to, co On dokonał na krzyżu. I ja nie patrzyłem już na Jego dokonanie na krzyżu, tylko ja patrzyłem tak naprawdę na moje czyny. Na moje jakieś, o, ja usłyszałem, ja wtedy modliłem się, to była modlitwa, tak, uwielbiałem Boga, a potem tak bardzo chciałem, żeby to się stało i po prostu on mi powie, ja usłyszałem, że to się stanie i ja potem chodziłem, o, to się stanie, bo on mi powiedział. Ja nie mówiłem, to się stanie, bo Jezus umarł na krzyżu, bo on dokonał tego, tylko dlatego, że ja usłyszałem to od niego. I teraz chciałbym po kolei, żebyśmy zobaczyli, jak to działa w Słowie Bożym i żebyśmy sobie to wyjaśnili, żebym to nie ja przekonywał do tego, dlaczego nie warto ufać swojej wierze, dlaczego nie warto opierać się na swoich jakby takich ustalonych jakichś zasadach, że jeśli ja tak robię, no to będzie, jeśli nie robię, to nie będzie, albo jeśli ja wierzę, no to będzie, jeśli nie wierzę, to nie będzie. To jest, to jest szok, bo ja kilkanaście lat mojego chrześcijaństwa wierzyłem tak właśnie, że jeśli Bóg mi powiedział, ja w to wierzę, no to właśnie o to chodzi. Okazało się, i słowo to wyraźnie też pokazuje, że to nie chodzi o moją wiarę w ogóle. Że my myślimy, owszem, jest napisane, że zbawienie jest z łaski, przez wiarę, ale tam nie jest napisane przez czyją. Bo zawsze myślimy, że
zbawienie jest z łaski, przez wiarę. Aha, więc ja muszę wierzyć. A, okej, czy jednak coś muszę zrobić, jednak jakiś uczynek. No, uczynek wiary. Okazuje się, że jest inna... A dobra, ja trochę wam, troszeczkę wam zdradziłem. Nie chciałbym być gołosłownym, żeby to były tylko słowa. Chciałbym, żeby to były wersety, gdzie Bóg wyraźnie sam to pokazuje. I to jest bardzo fajne. Nie, nie, nie będzie. Nie, nie, nie. Nie, nie. W rodzinie to... Okej, okay. I w ogóle tych wersetów dzisiaj dużo wypisałem, ale spróbuję nie mówić długo. W Jana 16 rozdział od 7 wersetu. Lecz ja mówię wam prawdę. A w ogóle kiedy Biblia mówi w Nowym Testamencie 16:7. Jana 16:7. Kiedy w słowie w Nowym Testamencie jest napisane ja mówię wam prawdę, to znaczy, że mówię wam dobre wiadomości. To znaczy, że mówię wam dobrą nowinę, bo dobra nowina w Nowym Testamencie, jeśli to sobie pobadamy, to zobaczymy, że kiedy jest słowo prawda, to chodzi o dobre wiadomości, to chodzi tak naprawdę o Ewangelię. I tu jest napisane, lecz ja mówię do was wam prawdę. Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. To mówi Jezus do swoich uczniów. Jeśli bowiem nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. A jeśli odejdę, poślę go do was. Pamiętacie, kiedyś rozmawialiśmy o Duchu Świętym i teraz nie będę na tym się skupiał. Jedynie narzucam pewien kontekst. I dalej kolejny werset mówi. A gdy on przyjdzie, czyli ten pocieszyciel, Duch Święty, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu? O, to wy tam w hiperłasce to mówicie o grzechu też? Coś się chyba zmieniło. Tak, mówimy o grzechu. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie. I pamiętacie, to jest poniekąd kontynuacja tego, co mówiłem tydzień temu. Mówiliśmy o Rzymie, z Rzymian 6 rozdziału, zresztą do tego dzisiaj jeszcze na chwileczkę wrócę. Ale on mówi tutaj, o grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie. Jezus zdefiniował niewiarę jako grzech. Że on będzie przekonywał, tak? On będzie przekonywał świat o grzechu, że nie uwierzyli. Czyli on będzie, co znaczy o grzechu? Grzech to jest mienięcie się celu. Czyli on będzie przekonywał, że mijasz celu, nie trafiasz w punkt, idziesz złą drogą, jeśli nie uwierzyłeś. Ale on tu nie zaznacza, okej, nie będę wyprzedzał, dalej, o sprawiedliwości, bo idę do mego ojca. To sformułowanie, bo idę do mego ojca, oznacza idę na krzyż i zmartwychwstanę. To o to chodziło Jezusowi, idę do mojego ojca. Tak? No on po prostu nie szedł na górę oliwną się pomodlić do ojca, tylko miał na myśli konkretnie to, że odejdę, dlatego przyjdzie pocieszyciel, będzie przekonywał o grzechu, o sprawiedliwości, bo idę do mojego ojca, czyli muszę wycierpieć krzyż. On mówi konkretnie, tylko on nie mógł im wszystkiego od razu zdradzić, powiedzieć, bo on mówi, że oni by tego nie zrozumieli. Tak? On tam zresztą to mówi chyba w jeszcze kolejnym wersecie, zaraz do tego dojdziemy. Więc on nie tłumaczy zbytnio, nie rozwija tej myśli o sprawiedliwości. Dlaczego? Bo umrę za ciebie na krzyżu i będziesz sprawiedliwy. Oni by tego nie zrozumieli, więc on mówi po prostu o sprawiedliwości, bo idę do ojca. Co znaczy o sprawiedliwości, bo idę do ojca? Na pierwszy rzut oka to wygląda, jakby się nie trzymało kupy. Wiecie, o co chodzi? No, idę do ojca, mówię o sprawiedliwości, bo idę do ojca. No, a co? No, dobra, jakbyś mówił nam o lodach i szedł do ojca, to co? Jakby, że jaka różnica? A jednak tu jest głęboki sens. On mówi o sprawiedliwości, bo idę do mojego ojca, ponieważ on ma na myśli, bo umrę na krzyżu. Zmartwychwstanę i pójdę do Ojca, tak? I będę w niebie. Ale właśnie ta moja śmierć, ta moja droga do Ojca, ona powoduje, że ja czynię sprawiedliwym człowieka. Dlatego Duch będzie przekonywał o sprawiedliwości.
bo idę do Ojca i już więcej mnie nie zobaczycie. A o sądzie, bo władca tego świata już jest osądzony. Zauważcie, że on nie mówi, że ty jesteś osądzony, albo ten, kto nie uwierzył, jest osądzony. Tylko on mówi o sądzie, bo władca tego świata już jest osądzony. On, Bóg osądza nie człowieka, a on osądza diabła, który tu jest nazwany władcą tego świata. Tak? Okej, to sobie wyjaśniliśmy i potem w 12 wersecie on mówi, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. No, czyli to, o co mówiłem, tak? Że on po prostu nie był w stanie im powiedzieć wszystkiego, bo oni nie byli w stanie tego ogarnąć. Oni nie byli w stanie tego zrozumieć i dlatego, że oni nie byli w stanie tego zrozumieć, dlatego on nie mógł im powiedzieć tego wszystkiego. Natomiast tutaj bardzo wyraźnie on mówi o tym grzechu, bo nie uwierzyli. Tutaj najbardziej na tym bym chciał się skupić. A więc grzech to jest niewiara. Z grzechu niewiary wychodzą tak naprawdę wszystkie inne pozostałe grzechy, tak? Przeróżne, różnego rodzaju. Dlaczego? Bo kiedy człowiek wierzy, on jest trzeźwy. On widzi prawdę. On wierzyć to oznacza być trzeźwym. W trzeźwości widzieć prawdę. Jaka jest prawda? Ten, kto widzi prawdę, on nie jest w stanie grzeszyć. Bo jeśli ty... Wyobraź sobie, że spotykasz Jezusa twarzą w twarz. Jezus, która jest prawda. Czy jesteś w stanie grzeszyć w tym momencie? No nie masz szans. Wszystkie twoje myśli, wszystko to, kim jesteś, będzie definiowane przez Niego, jak Go widzisz, jak z Nim się przytulisz, jak z Nim porozmawiasz, jak będziesz po prostu przeżywał Jego bliskość, jak będziesz słyszał, co On ma ci do powiedzenia. Wyobraź sobie, że spotykasz Go tak, jakbyś mnie spotkał, albo Malwinę, albo Roberta, albo Agnieszkę, że tak jakby siebie nawzajem, tak? Wtedy nie jesteś w stanie, widzisz prawdę, jesteś totalnie trzeźwy. Widzisz, jak On kocha. Widzisz rany, dziury w Jego rękach, nogach. Jeśli by był na bosaka, to w nogach. I po prostu widzisz Go, więc jesteś totalnie przekonany w tym, że On jest prawdą. No więc jesteś totalnie trzeźwy, nie jesteś w stanie grzeszyć. A więc dlaczego niewiara ona jest grzechem? Dlatego, że właśnie ta niewiara to jest brak trzeźwości, to jest ogłupienie. To jest tak, jakbyś był pijany, tylko pijany nie od alkoholu, tylko pijany od kłamstwa. Dlatego jest nazywane życie w tym świecie, życie w oszustwie. Drugie Tesaloniczan jest taki werset, a ja go wykasowałem, myślałem najpierw, że go przytoczę, potem wykasowałem go, bo pomyślałem, nie będę go, bo tych wersetów jest od groma. Ale tam jest napisane, że oni mają zaślepione umysły i nie widzą prawdy, nie dostrzegają ich. To teraz nie będę w to się wgłębiał, bo nie chcę rozdrabniać się na przeróżne inne, tylko jednego wątku chcę się trzymać. Okej. A więc wyjaśniliśmy to sobie według tego Jana 16:9, że grzech to jest właśnie niewiara, ponieważ niewiara, ona powoduje, że człowiek jest pijany kłamstwem. Jak jesteś pijany kłamstwem, to będziesz w przeróżny sposób próbował zaspokoić siebie. I wtedy już kłania się milion różnych grzechów, jakie człowiek doświadcza w życiu. Ale one nie są wynikiem, wiecie, one są wynikiem po prostu oszukaństwa, dlatego że ktoś nas oszukał. A kiedy widzisz prawdę wyraźnie, czyli wierzysz, tak? To wtedy nie jesteś oszukany, dlatego nie grzeszysz. I tam dalej dlatego jest napisane w Rzymian 6:6, wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, abyśmy już więcej nie służyli grzechowi. W jaki sposób Bóg chce się rozprawić z niewiarą w naszym życiu? W jaki sposób On chce spowodować, żebyśmy mieli wiarę? Okej, najpierw powiem, jak On chce rozprawić się z niewiarą, a potem powiem, jak On chce spowodować, żeby w nas była wiara. I jaka ta w ogóle wiara ma być i skąd się ma brać.
wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim. Kto bowiem został uwolniony od grzechu, kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Czyli przez to, że my zostaliśmy ukrzyżowani razem z Jezusem, tak? On umarł na krzyżu. My, ci, którzy zaufali Jemu, ci, którzy usposobili swoje serce i stwierdzili, że chcą podążać za Nim, nawet jeśli nie mają wiary, albo nawet jeśli mają wiarę malusieńką, jak ziarno gorczycy. Nawet ziarnko, nawet jeśli po prostu myślą, że nie mają wiary, ale czują, że Bóg ich pociąga w jakiś sposób. Czują to, że tam jest chyba coś dla mnie. Tam jest pokój. Ja czuję ten pokój w sercu. Coś dobrze mi się klei, jakbym był z Jezusem. Nie? Są tacy ludzie. A więc problem polega na tym, że może dlatego tej wiary nie dostrzegasz w sobie, dlatego że nie umarłeś z Nim. Albo nikt ci nigdy nie powiedział Ewangelii taką, jaką ona jest. Że tak naprawdę każdy z nas, jeśli chce zacząć żyć nowym życiem, jeśli chce narodzić się na nowo, jego stary człowiek, ten, który był w grzechach, ten, który ma starą naturę, on powinien być przybity z Jezusem do krzyża według Rzymian 6:6. I siódmy werset mówi, kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Tak i wy uważajcie siebie, 11 werset, za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie. Okej, więc jeśli mamy uważać siebie za martwych dla grzechu, to mamy siebie uważać również za martwych dla niewiary. To jest początek. Początek twojej drogi. Może jeszcze nie masz wiary, ale niewiarę już nie masz. Masz przynajmniej uważać siebie za takiego, który skończył z niewiarą. Tak? Tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu. Grzech to jest niewiara, a więc dla martwych uważajcie za martwych dla niewiary, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Kolejny werset. Niech więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele. A więc niech więc niewiara nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli być jej posłuszni i jej pożądliwością. Oczywiście to jest parafraza, bo tu jest mowa o grzechu, a ja podstawiam słowo niewiara. I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości. Czyli on tutaj mówi, nie oddawajcie waszych członków jako zbroi, oręża niesprawiedliwości grzechowi, czyli niewierze. Czyli nie chodźcie w niewierze tak naprawdę. Ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych. Czyli stary człowiek umarł i my z martwych staliśmy z nim już jako nowi ludzie. Całkowicie nowi ludzie. I teraz moje członki, ja, moje ciało, ja oddaję jako oręż sprawiedliwości Bogu, bo jestem sprawiedliwy. Tak? I kolejny werset mówi, 14. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską. I teraz, niewiara nie będzie nad wami panowała, bo nie jesteście pod prawem. Dlaczego tak jest? Bo prawo, ono definiuje, ono pokazuje zły obraz Boga. I ten obraz Boga, jaki masz, taką wiarę będziesz miał. Więc jeśli to nie jest prawdziwy Bóg, załóżmy, tylko zmyślony Bóg, to taką wiarę będziesz miał. Jeśli to jest prawdziwy Bóg, który jest Bogiem łaski, to będziesz miał wiarę tego prawdziwego Boga. Wiecie, ludzie w różny sposób tworzą sobie różnych bogów, mają różną wyobraźnię na nim. Nie skupiają się na Biblii, na Słowie Bożym, tylko czerpią informacje, nie wiem, swoich doświadczeń, z tego, co ktoś powiedział. Sami nie sprawdzają. Nie dochodzą do takiego momentu w życiu, że biorą Biblię i zaczynają sprawdzać sobie po prostu, czy faktycznie tak jest. Ale nie tylko wyrywając z kontekstu jakiś werset, tylko badając całość, tak? Próbując ułożyć te puzzle Biblii tak, żeby samemu to rozumieć. Oni podchodzą, jak to jest słowo, nie lekkomyślnie, tylko olewczo, ignorancko, beztrosko, tak,
tak na zasadzie podchodzą, że to są ignorantami, tak? Ponieważ twierdzą, okej, ja już wiem, jaki jest Bóg. Stary, skąd ty wiesz? Ty badałeś? Stałeś się badaczem słowa? Okej, może ktoś nie ma wielkiego talentu do tego. Okej, ale Bóg będzie cię uczył ze Słowa Bożego, z Biblii. Kiedy sam będziesz się otwierał, sprawdzał to tłumaczenie, to jak mówi tekst oryginalny, będzie, a to nie chodzi tylko o wiedzę, to chodzi o to, że zaczniesz kojarzyć fakty w Biblii różnego rodzaju i wreszcie będziesz rozumiał, poukładasz sobie te wersety, ci się poukładają na różny sposób i w końcu będziesz rozumiał, o co chodzi w tym albo w tamtym temacie. Właśnie Biblia to są takie puzzle, które należy po prostu poukładać tak, żeby pasowały do siebie, żeby widzieć pełny obraz. A więc nie bądźmy ignorantami, tylko wkręcajmy się w słowo. Próbujmy wyciągać z każdego słowa jakiś sens, który tam jest napisany. A nie wyrywajmy z kontekstu, bo akurat pasuje do jakiejś sytuacji, żeby kogoś ocenić, osądzić albo błysnąć wiedzą. To jest bez sensu. A więc w tym całym Rzymian 6, on tak naprawdę mówi nam o tym, że my umarliśmy dla niewiary. Jeśli zwróciłeś swoje serce ku Bogu, jeśli to, kiedy usłyszałeś Ewangelię, musiałeś w pewnym momencie, słysząc Ewangelię, uwierzyć. Ta wiara, którą uwierzyłeś, nie była z ciebie. Nie miałeś szans tak naprawdę, żeby uwierzyć swoją wiarą i w kolejnych wersetach ja to pokażę, bo Biblia o tym mówi wprost. To nie są domysły, tylko Biblia mówi wprost. My myślimy, że my mieliśmy swoją wiarę, żeby uwierzyć w Boga. Że połączenie mojej wiary i Bożej łaski spowodowało, że zostałem zbawiony. Nie! To On uwierzył w ciebie. A ty po prostu miałeś otwarte serce. Ty po prostu otworzyłeś się na przesłanie dobrej nowiny. A ponieważ On wierzy w ciebie, ta wiara dotknęła twojego serca, poruszyła ciebie i ty nabrałeś się od Niego tej wiary. A więc całe swoje życie teraz to determinuje ciebie, abyś budował tak naprawdę na Jego wierze, a nie na swojej. Bo jeśli opierasz o siebie, o swoje zrozumienie, o swoją wiarę, tak jak ja opierałem, ja usłyszałem Boga, wierzyłem w to. Jeśli opierasz na tym, to wtedy nie wierzysz Jego wiarą. Znów koncentrujesz uwagę na sobie. Nie jesteś wtedy chrystocentryczny. Nie skupiasz się na Nim, tylko myślisz, ja usłyszałem Boga. Ja przeczytałem w Biblii. Ja widziałem to i to. Ja pamiętam te obietnice. Ja tak świetnie się modlę. Niektórzy jakby dalej się zapędzają. Ja robię te wszystkie rzeczy. To ja jestem tutaj pastorem. No to chyba mam wiarę. Do pastora to mówisz? Przecież kto jak kto, ale pastor ma mieć wiarę. A to nie o to chodzi. To nie jest ta droga. To w ogóle jakby od złej strony. Tak to ujmijmy, żeby było po chrześcijańsku. Żartuję. Chciałem powiedzieć co innego. Ja wiem, że ty wiesz. Pewnie każdy o tym wie. Okej. No i teraz zobaczmy, jak Paweł do tego podchodzi, tak? On w Rzymian 6 pisał o tym, że uważajmy siebie za ukrzyżowanych razem z Jezusem, tak? A zobaczmy, co on mówi zupełnie w innym liście, w Galacjan, który zresztą teraz na grupie czwartkowej badaliśmy, w sensie od 1 do 6 rozdziału i to niesamowicie po prostu zrobiło swoją robotę w nas, bo zobaczyliśmy, jak Bóg działa, że działa przez łaskę, a nie przez prawo, że prawo tak naprawdę powoduje, jeśli człowiek jest sprawiedliwością Bożą, to prawo jest jemu niepotrzebne do niczego, a wręcz przeszkadza, bo celem prawa jest to, aby pokazać człowiekowi, wskazać, że nie jest w stanie samemu zbliżyć się do Boga, zdobyć Jego akceptację, uzyskać przebaczenie. Ale to jest łaska Boża i potem, kiedy już jesteśmy pod niej,
pod łaską. To naszym wychowawcą już nie jest prawo, ale Duch Święty. To jest miłość Boża. To jest ta ogromna różnica. I Paweł, który w Rzymian 6 mówił o tym, że uważajmy siebie za martwych, że zostaliśmy ukrzyżowani razem z Jezusem. W Galacjan 2 on mówi tak. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Zobaczcie, on to jakby powtarza. To jest inny list zupełnie, do innych ludzi, kompletnie innych ludzi, tak? Tak, to jest Galacjan 2:20. Ja tu źle zaznaczyłem. Źle tu zaznaczyłem, ale od razu to mogę poprawić i właśnie poprawiłem i już wyświetlam. Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Zauważcie, że to jest to samo, co jest w Rzymian, tak? Żyję, ale już nie ja. Lecz żyje we mnie Chrystus, a to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Zobaczcie, że co on tutaj mówi. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego. Niektóre tłumaczenia mówią, żyję wiarą w Syna Bożego. I to jest bardzo źle, kiedy mówią te tak tłumaczenia. Bo tam nie ma tej literki w. Dzisiaj specjalnie jeszcze wszedłem do grecką Biblię, sprawdzałem. W oryginale nie ma czegoś takiego, że żyję w... W Syna, tak. Nie ma tego, że jest napisane, że żyję w wierze Syna Bożego. Ja żyję w Jego wierze. Ja żyję w wierze Syna Bożego. Nie w swojej wierze, którą niby mam i skądś mam wykrzesać siebie. I się martwię, potem chodzę, o, ja jestem taki małej wiary. Ile razy ja spotkałem chrześcijan, którzy mi mówili, że nie mają wiary. To super, że nie masz wiary, właśnie o to chodzi. Bo ty potrzebujesz nie swojej wiary. Ty potrzebujesz wiary Syna Bożego. Ty potrzebujesz rozumieć to, że On wierzy w ciebie. I tą wiarę też masz z łaski. Zobaczcie, on mówi, jestem z Chrystusem ukrzyżowany. Czyli to, co znaczy? Już pozbyłem się niewiary, swojej niewiary. Tej niewiary, która była grzechem, bo jestem ukrzyżowany, według Rzymian 6. Żyję, ale już nie ja żyję. Żyję, ale to już nie ja żyję. Ten, bo ukrzyżowany jestem, no więc to nie ja, nie ten żyje, co żył, ale żyje we mnie Chrystus. To więc to żyje ten nowy człowiek, w którym żyje Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, to już... A więc, że żyję w ciele. Owszem, żyję w ciele, jestem. Ale ja żyję w wierze Syna Bożego. Albo wiarą Syna Bożego. Różny sposób można przetłumaczyć. Niektóre tłumaczenia mówią właśnie wiarą w Syna Bożego, ale właśnie tam nie ma tego w. Że żyję wiarą Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. On to podkreśla. Ja żyję wiarą tego, który mnie pokochał. Ja żyję wiarą tego, który wydał za mnie samego siebie. Czyli ja żyję wiarą tej miłości. Ja żyję wiarą Syna Bożego. To ta wiara, ona daje mi życie. Jestem w ciele, okej, okay, ale to Jego wiara daje mi to życie. I potem będę skakał po Biblii w Marka 11:2 i tam cały kontekst o drzewku oliwnym i tak dalej. Nie chcę na tym teraz się skupić, ale tam Jezus mówi bardzo wyraźnie. A Jezus odpowiedział im, miejcie wiarę i teraz Uspółcześniona Biblia Gdańska mówi w Boga. Ale tam nie ma tego w. I dzisiaj też to sprawdzałem, bo ja wiedziałem już o tym, że tam nie ma tego w, ale dzisiaj jeszcze specjalnie przygotowując się do tego słowa, sprawdziłem to, żeby być na 100% pewny i tam nie ma tego w. Normalnie ten tekst mówi, miejcie wiarę Boga. I w ogóle niektóre tłumaczenia zresztą też tak samo mówią. Niektóre tłumaczenia mówią, miejcie wiarę Bożą, po prostu. Jezus mówi im, miejcie wiarę Bożą, czyli nie swoją wiarę, tylko wiarę Bożą. I to jest ogromna różnica. I ten słynny Hebrajczyków 12:2, o którym już kiedyś dawniej, nie wiem, z 2 miesiące temu, może więcej, często go cytowałem, on Hebrajczyków 12:2 mówi, patrząc na Jezusa, Twórcę i dokończyciela wiary,
Tak. Czyli On jest twórcą i dokończycielem wiary. Jezus, który wycierpiał krzyż, On jest twórcą, dokończycielem wiary. Czyli w jaki sposób tak naprawdę wiara bierze się w nas? Jak to się dzieje? Wiarę daje Bóg. A więc nie polegaj na swojej wierze. Nie myśl sobie, a ja mam za mało wiary. No to super. Pozwól, że Bóg będzie pracował sam w tobie, tworząc wiarę w tobie. Ty nawet nie musisz o tym wiedzieć. To jest jak sot. Sot to jest, jak ktoś ma boreliozę i mu zrobią takie specjalne lekarstwo na boreliozę i mu wstrzyknął, to lekarstwo, ono działa potem pół roku w nim, czy w tym człowieku. Czy śpisz, czy biegasz, czy pływasz, czy nie wiem, tańczysz, czy robisz cokolwiek. To lekarstwo, ono ciągle działa, pół roku i wyniszcza bakterie boreliozy. Więc to jest taki sot. Wiara dokładnie tak samo, ona działa w tobie. My mamy po prostu zaufać Jezusowi i stwierdzić, okej, ja mogę nie wierzyć w różne rzeczy, że to się wydarzy, że tamto się wydarzy, że nie wiem, że stanie się cud. Ja nie mam takich zdolności, ale to On jest twórcą wiary. To On jest jej dokończycielem. To On doprowadzi tą wiarę do takiego miejsca, do takiego momentu w twoim życiu, że ty będziesz całkowicie pewny tego, że o Jezu, to jesteś ty. I wtedy nie stwierdzisz, a bo ja coś wiem, dlatego to się stanie, dlatego że ja usłyszałem Boga, dlatego to się stanie, albo dlatego że ja tak jestem usposobiony w jakiś sposób, dlatego będzie tak czy tak. Nie, to nie dlatego. To jest całkowite zaufanie Jemu. Nawet twoja wiara, nawet twoje takie codzienne po prostu kontaktowanie się z Bogiem. To, że masz relację z Nim, to jest wynikiem Jego działania, bo jest napisane, On pierwszy nas umiłował. I trwajcie w Jego miłości. W jakiej miłości? W tej, że On pierwszy nas umiłował. To o to właśnie chodzi, tak? Że my myślimy, ja kocham Boga. No, a dlaczego? No, bo wykonuje przykazania, no bo tak Jezus w końcu powiedział. Ale to chodzi o to, że On pokochał ciebie i ty masz trwać w tej miłości i dlatego będziesz Go kochał. A nie dlatego, że ja kocham Boga, bo wykonuje przykazania. Ty dlatego, że kochasz, to wykonujesz Jego przekazanie miłości, kochać innych. Bo zaraziłeś się tą miłością od Niego, a więc jesteś w stanie kochać innych. A nie, że zmusiłeś siebie, w sumie to nienawidzę tej siostry albo tego brata, ale będę go kochał, bo Pan tak kazał, a ja muszę udowodnić mu, że ja go kocham, więc będę go kochał. I tam kochasz na siłę. I mimo, że serce nie kocha, mimo, że kurde tam w środku myślisz, Boże, co on gada, po prostu bym udusił, bym po prostu, o, butów nie zdjął, wszedł do mieszkania, o, ale Pan kazał kochać. Może cukru jeszcze przynieść, bracie? A jednocześnie gul taki po prostu. Tak, w ogóle. Błogosławię Cię, bracie, zapraszam za tydzień. Obyś nie przyszedł po prostu. Nie chcę Cię widzieć po prostu. Nie, miłość Boga to jest wtedy, kiedy On Cię pokochał i Ty widzisz, Ty mogłeś mnie pokochać? Takiego grzesznika wtedy jeszcze mogłeś mnie pokochać? I ta myśl napełnia Cię całkowitą pokorą, tworzy twoje serce otwarte, powoduje, że w tobie pojawia się miłość, aby właśnie kochać innych. Bo to właśnie o to chodzi. Bóg nie chciał nigdy zrobić z ludzi takich niewolników, którzy czegoś nie chcą, a muszą to robić. To jaki jest sens w ogóle Boga, chrześcijaństwa? Jaki jest sens, że Bóg by chciał, że gdyby Bóg był taki, chrześcijaństwo by długo by się nie... On by prawie nie miał dzieci. On by miał tylko legalistów dzieci, którzy ledwo by utrzymali się niektórzy, a podejrzewam, żeby się nie utrzymali.
Dlatego, że wszyscy popełniają grzechy, błędy i tak dalej. A Jemu chodziło o to, żeby właśnie tak nie było, żeby serce się odmieniło i żeby człowiek sam stwierdził, ja kocham. Ja kocham, bo Ty mnie pokochałeś. Twoja miłość mnie tak dotknęła mocno, że ja nie jestem w stanie nie kochać, nawet wrogów. Jak Paweł mówi, że kiedy kochacie wrogu, to tak jakbyście rozżarzony węgiel wysypaliście mu na głowę. W sensie, że on to, że to jest dla niego szok, dla takiego wroga, tak? Ty po prostu, nie wiem, tak jak mój syn, teraz mieliśmy mecz z Legią, no mój syn gra w innej drużynie i walczyliśmy z Legią, w sensie ich drużyna walczyła, a my rodzice kibicowaliśmy, tam śpiewaliśmy piosenki, tam, znaczy piosenki, te hasła, krzyczeliśmy różne, żeby ich kibicować. No i mecz był bardzo zacięty, była ostra jazda, po prostu ja byłem pewien podziwu, jak nasza drużyna grała podaniami, po prostu jakbym oglądał ekstraklasę, w sensie, że to wszystko trzymało się kupę, było takie zwarte, wow, po prostu. Właśnie legioniści tak dobrze nie grali pod tym kątem, tymi podaniami i w dużym stopniu mieli szczęście i przegraliśmy 3-2. I kolega z Legii, kolega w sensie przeciwnej drużyny... Wygraliście? Nie, przegraliśmy. Wygraliście? Dlaczego? 3-2, z Legią przegrać. Aha, no nie, no Legia nie jest taka mocna. To jest, my też jest... To wygraliście. A, nie no, spoko. Legia to tam, w tej lidze nie jest taka. Uspokój. Tak, tam przegrywają też. Ale generalnie walka była zacięta i przeciwnik, jeden tam z kolegów, podszedł, tam do Tymka podszedł i, no i powiedział, że no tak wyśmiał, nie? A, łatwo sobie z wami poradziliśmy, nie? Na tej zasadzie. I teraz będzie rewanż za 2 tygodnie i Tymek już planuje wygraną. No i rozmawialiśmy właśnie tak wracając z tego meczu w samochodzie i Tymek mówi, tata, jak wygramy, znajdę tego gościa i mu powiem, no, w sumie łatwo poszło z wami. Ja mówię, o Tymek, no świetny pomysł, pięknie, ale zastanów się, gdyby zrobić w taki sposób, żeby jeszcze bardziej mu dokopać, nie? I on, a jaki? No w sensie, no ja troszkę to upiększam, żeby tak ładnie opowiedzieć, ale mniej więcej to taka rozmowa była. Ja mówię, no wiesz co, jak wygracie i ty do niego podejdziesz i powiesz, stary, świetnie graliście. No my wygraliśmy, ale wy też naprawdę dobrze graliście. Tymek, co? Ja mówię, jemu będzie głupio, że on ci wtedy tak powiedział i dla niego to będzie jeszcze większy szok. I mówię mu, że apostoł Paweł mówi, że to tak jakbyś mu rozżarzony węgiel wysypał, bo zaatakowałeś go miłością. I Tymek zaczął się nad tym zastanawiać. I to było takie fajne. A więc miłość tak działa właśnie. Miłość taka jest, że tak naprawdę, ale to nie jest z nas. Nie przypiszemy sobie tej zasługi. Nie możemy tym się pochwalić. Nie możemy w ogóle w żaden sposób jakby cokolwiek tutaj powiedzieć, że my jesteśmy jacyś super. Dlatego Paweł mówi, że ja nie mam czym się chwalić oprócz moich słabości. Bo moc Boża doskonali się w słabościach. Ja jestem totalnie słaby, tak generalnie. To On wszystko powoduje. To, że to Jego wiara we mnie działa po prostu. Dlatego ten cud się stał. A nie dlatego, że ja wierzyłem, wyzwalałem, gromiłem, związałem słynnego ducha Jezebel. U nas bardzo popularny Jezebel jest w naszej społeczności. My ciągle go wiążemy. Marina się cieszy. Ciągle go wiążemy na różne sposoby. Nawet jaki jest związany, nie? Tak. Wiążemy go tak, żeby on się nigdy nie rozwiązał po prostu. Więc tak naprawdę tak działa miłość Boga w nas. I teraz, jak co robić? Jakie są praktyczne tak naprawdę
kroki do tego, żeby ta wiara była w nas, tak? No bo na razie powiedziałem teoria, że na razie wiemy tylko to, że mamy mieć wiarę Boga, tak? Że mamy wierzyć tą wiarą Boga. Tak naprawdę to On wierzy w nas, a my tylko się podłączamy do tej Jego wiary. Tak naprawdę dając Mu totalnie, że wszystko jest z Ciebie, nawet moja wiara. Wszystko. Ile razy ja na przykład głosząc tu kazania, mówiąc o przemianie umysłu, wojna o mózg, tak, ten fanpage, na którym teraz widzowie, kochani, nas oglądają, oglądajcie, bracie, siostry, udostępniajcie, piszcie komentarze. To głosząc to, ale samemu przeżywałem różnego rodzaju swoje upadki, przegrywając tą walkę o mózg, tą wojnę o mózg. I często liczyłem na to, że to przemiana mojego umysłu, że ja będę tu przemieniał swój umysł i ta przemiana, ona sprawi, że ja będę taki utwierdzony. Owszem, tak jest, tylko że to nie jest moje działanie, bo to Duch Święty jest najlepszym przemieniaczem umysłu. To On, tak jak czytaliśmy w Jana, tak, dzisiaj, że gdy On przyjdzie, to On będzie przekonywał świat. To On, Duch Święty, Pocieszyciel, będzie przekonywał, a nie ja będę odmieniał swoje myślenie. Więc tak naprawdę nie pozwól samemu sobie prowadzić wojnę o mózg. Niech On prowadzi tą wojnę o twój mózg, o twój umysł, o twoje myślenie. Gdy On przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, że nie uwierzyli, czyli porzuć swoją niewiarę. Umrzyj razem z Jezusem na krzyżu, żeby ten stary człowiek, który nie jest w stanie wierzyć wiarą Boga, żeby on po prostu umarł. O sprawiedliwości, bo Bóg uczynił ciebie sprawiedliwym. Nie na podstawie twoich uczynków, twoich działań, nie na podstawie twojej wiary, tylko na podstawie tego, że on umarł, wierząc w ciebie. Pamiętacie Jezusa umierającego na krzyżu? On wtedy, wisząc na krzyżu, on miał tylko jedyną myśl. Skąd ja o tym wiem? No bo on mówi, wybacz im tata, wybacz im ojcze, bo oni nie wiedzą, co czynią, bo oni są zaślepieni, oni nie wiedzą, co czynią, oni żyją w niewierze. Wybacz im, oni żyją w niewierze. Oni nie są trzeźwi, oni są pijani oszustwem. Dlatego wybacz im, tata. Bo jeśli ktoś jest nieświadomy, no to on jest jak jeż we mgle. No. Totalnie nie wie, o co kaman, co się dzieje. Tak? On myśli może, że coś wie, ale on nie wie, czy on wlazł na drogę i za chwilę go jakiś tir przyjedzie i będzie mokra plama po nim, czy nie. On tego nie kontroluje. Więc i my tak chodziliśmy, jak te jeże we mgle. Potem wam podeślę filmik o jeżu we mgle i zrozumiecie, o co chodzi w ogóle z jeżem we mgle. Więc my tak żyliśmy i teraz wreszcie przyszła wolność do naszego życia, przyszło zbawienie, bo On uwierzył, On wierzy w nas, a nasze serca zrobiły się otwarte, żeby przyjąć tą wiarę. Zauważ to, że gdyby twoje serce się nie otworzyło, jeśli byś ty nie poczuł tego sercem, to nie byłoby czegoś takiego, żebyś uwierzył. Dlatego tyle ludzi nie wierzy. Tak? Oni nie czują tego sercem. W różny sposób być może blokuje coś to serce, jakieś oszustwo. Być może są w pogoni za czymś. Być może jakieś oszustwo z życia to blokuje. No, są różne. Może być milion różnych powodów. Ale właśnie to ta niewiara, ona blokuje to, aby zostać sprawiedliwym, nie na podstawie uczynków. Kiedy zostajesz sprawiedliwy, to znaczy, że On daje ci sprawiedliwość w oparciu o swoją wiarę, do której ty się po prostu podłączyłeś. Dlatego właśnie jest napisane, że Jezus jest krzewem, a my jesteśmy gałązkami.
gałązkami, które jesteśmy podłączeni do Niego, wszczepieni. Jesteśmy wszczepieni w Niego, a te soki, które płyną, to jest ta wiara, która wynika tak naprawdę z Słowa Bożego. I teraz jest dobry moment, żeby do tego przejść, ponieważ ja to też kiedyś dawno cytowałem, ale chciałbym to przypomnieć i nakreślę kontekst w postaci czterech wersetów. Jak więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei, czyli no, bez tego, który będzie to mówił, wypowiadał, tak? Jak więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? I chciałbym to podkreślić, że on tutaj to zaznacza. Zaznacza, tak? Jak więc będą wzywać, w sensie jak mają zwracać się do Boga, jeśli nie uwierzyli? No jak się nie uwierzyli, to nie ma jak się zwracać, no bo nie wierzą, więc nie będą się zwracać. Logiczne, prawda? Teraz kolejny werset. Jak też będą głosić, jeśli nie zostaną posłani? Jak jest napisane? O, jak piękne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy albo dobre wiadomości. Ale nie wszyscy byli posłuszni Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, któż uwierzył naszemu głoszeniu? I teraz, on mówi tutaj konkretnie o Ewangelii, o przesłanie dobrej nowiny. On mówi, jak ktoś ma uwierzyć, jeśli nie usłyszał dobrej nowiny. Tak? Bo w tym wersecie 14 on mówi, jak więc będą wzywać, jeśli nie uwierzyli. A więc, a potem on mówi, jak uwierzą, jeśli nie usłyszeli. Czyli, żeby uwierzyć, trzeba usłyszeć. A jak usłyszą, jeśli nie będzie człowieka, który im to powie? Tak? Bo jak usłyszą bez kaznodziei? I teraz on podsumowuje tą wypowiedź 17 wersetem. Wiara więc jest, albo wiara więc rodzi się ze słuchania. I Paweł, który rozumiał to bardzo dobrze, że mamy wierzyć jego wiarą, bo w ogóle w listach on non-stop o tym mówi, nie używając literki w. W swojej Biblii, jeśli masz, że żyje już nie ja, a żyje we mnie Chrystus, a moje życie w ciele jest życiem wiary w Syna Bożego, wykreśl tą literkę w. Ja wykreśliłem już, jakby co. Tam nie ma tej literki w. To po prostu tłumacz, jakby myśląc, no jak to tak, nie rozumiejąc tego objawienia, nie układając puzli, on nie przetłumaczył dosłownie. On myślał, okej, no może literówkę, ten kto pisał, po prostu popełnił literówkę. Tak? Ale przecież tam nie ma literówki. To po prostu właśnie dokładnie o to im chodziło. Myślisz, że Duch Święty by dopuścił do tego, żeby w Biblii znalazło się literka w, a tak nie jest, i teraz Duch Święty, Boże, jak ich mam przekonać wreszcie, że to nie o to chodzi, że oni myślą, że muszą wykrzesać z siebie wiarę, a to chodzi o to, żeby oni podłączyli się do tej wiary, którą otrzymują wtedy, kiedy słyszą Ewangelię. Żeby mieć w sobie wiarę Boga i nie polegać na swoich własnych siłach wiary, tylko stwierdzić, to On wierzy we mnie, więc ja tylko podłączam się do tego. Nawet będąc totalnie bezsilny, ja po prostu podłączam się do tego, że to Ty wierzysz we mnie. I dlatego, że Ty wierzysz we mnie, dlatego ja również wierzę właśnie tą wiarą. I oni jakby nie dotarli do tego. A ten werset Rzymian 10:17 mówi, wiara więc jest ze słuchania. A słuchanie przez Słowo Boże. I powiem wam szczerze, nigdy nie rozumiałem tego wersetu. Już nawet po kilkunastu latach chrześcijaństwa, pamiętam jak go czytałem dopiero jakoś tam po nawróceniu, albo ktoś tam, jakiś kaznodzieja mówił, ja to słuchałem i nigdy nie rozumiałem. A wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusa. Słuchanie przez Słowo Chrystusa, ale co słuchanie przez Słowo Boże? Że co przez Słowo, jak słuchanie przez Słowo Boże? No, jakby jakaś logika niech będzie zachowana w tej wypowiedzi. Jakby ja nigdy nie rozumiałem tej logiki. I zacząłem badać, właśnie układać te puzzle. Sprawdziłem grecki tekst i wyjaśniło się, że słowo słuchanie
Ono po grecku brzmi, ja o tym już kiedyś mówiłem, przypomnę. Ono po grecku brzmi akoei, to słowo, słuchanie konkretnie. I ono konkretnie, jego znaczenie tego słowa w greckim, to każdy może sprawdzić sobie, tak? No bo ta sama Biblia jest u wszystkich. Ja nie sprawdziłem innego greckiego tekstu. I to słowo akoei, ono oznacza słuch, to słuchanie, słowo, słuchanie przez Słowo Boże, tak? No to słuchanie, to ono oznacza słuch, jego znaczenie również jest ucho, jego znaczenie również jest słyszenie i jego znaczenie również jest wieści i tego słowa znaczenie również jest nowina. Czyli jeśli na przykład można teoretycznie przetłumaczyć ten werset, wiara więc jest z nowiny, z wiadomości, z ucha. Tak też można, no bo to też takie znaczenie. I tłumacz zdecydował się przetłumaczyć to jako słuchanie, słyszenie, słuchanie. Ale tak naprawdę można to przetłumaczyć, że wiara rodzi się z nowiny. Szczególnie, że trzy poprzednie wersety wyżej, które przeczytałem, on mówi o dobrej nowinie. Ale tłumacz z jakiegoś powodu przetłumaczył, że wiara rodzi się ze słuchania. No tak, ze słuchania, ale również wiara rodzi się z wiadomości, które słyszysz. Ja bym tak to nazwał. I tak naprawdę wszędzie tak jest. Te wiadomości, jakie słyszysz, to w nie wierzysz. Jak oglądasz na przykład TVP Info, no to wierzysz. Albo TVN24, no to wierzysz. A oglądasz, nie wiem, Russia Today, no to będziesz komunistą kremlowskim na przykład. Jak oglądasz jakieś tam inne przeróżne, no w to, co słuchasz, to w to wierzysz. Taka jest zasada. Tak? W jakie wiadomości słuchasz, to wierzysz. Jeśli wiadomości pełne strachu, wierzysz w te wiadomości pełne strachu. Jeśli wierzysz, że powiedziano coś dobrego, no to wierzysz w to. I oczywiście wiele ludzi powie, a nie wierzę. Ale jeśli non-stop jest to powtarzane, jakby układane, tak? To w końcu ty niby nie wierzysz, a jednak już nawet nie wiesz, kiedy już wierzysz. Zauważyliście, jest takie coś. A tutaj my mówimy o sprawach duchowych i tu jest wiara, więc rodzi się z wiadomości, z nowiny. A ponieważ on mówił wcześniej o dobrej nowinie, o dobrych wiadomościach w wersecie 15, a w 16 użył słowa Ewangelia, no to wiadomo, że w 17 jemu również chodzi o Ewangelię. Czyli wiara rodzi się z Ewangelii. Tak naprawdę. To właśnie to przesłanie on tutaj ma. A Ewangelia przez Słowo Boże. Bo to Jezus, który jest nazwany Słowem. Pamiętacie, jest napisane, a Słowo stało się ciałem, zamieszkało pośród nas. Słowem Boga Jezus jest nazwany. On jest dostarczycielem Ewangelii. A Ewangelia jest dostarczycielem wiary. Jakiej wiary? Wiary Bożej. Ponieważ źródłem od początku jest Słowo Boga. Czyli Jezus, tak? A więc Jezus dostarcza wiary w Ewangelii. Ewangelia jest pełna wiary, bo Ewangelia to jest dobra nowina o Jego śmierci, że On uczynił Ciebie sprawiedliwym, nie na podstawie Twoich uczynków sprawiedliwym, to znaczy takim, któremu Bóg nie ma nic do zarzucenia, którego totalnie kocha, który i Ty, którego On tak kocha, nie może zrobić nic, żeby Bóg kochał Ciebie bardziej lub mniej. Nie przez uczynki tego nie dokonasz. I teraz ta informacja, ona powoduje, że w tobie rodzi się wiara. Czyja wiara? Twoja? Nie twoja. Ty nie możesz się oprzeć na swojej, tylko wiara Jego, na której ty możesz oprzeć się teraz. Więc takie właśnie jest przesłanie. A więc to greckie akoei, mam nadzieję, że dobrze wymawiam, ono ma kilka znaczeń. Przynajmniej tak sprawdziłem w moim słowniku, tak? Słuch, ucho, słyszenie, wieści, nowina. Nawet tam było użyte takie słowo,
jakby propagowane wieści, coś w tym rodzaju. Czyli jakby, że ktoś o tym gada wszędzie, tak jakby. Bo ja mam słownik rosyjsko-grecki i tam użyte jest słowo malwa. To jest takie rosyjskie słowo, które oznacza, że no coś w rodzaju, że po prostu jak plotka niemalże. No trochę może przesadziłem, ale coś, co jest jakby tak jakby mówione, powtarzane, mówione, tak? Trochę tak. A więc ten werset 10:17, Rzymian 10:17, kiedy będziemy czytać, czytajmy go z tym przekonaniem. Zobacz, oczywiście, jeśli Duch Święty cię nie przekonuje, nie idź za tym. Mnie przekonał, za tym idę. Po prostu ty idź za Bogiem. Natomiast tak jak to rozumiem, jak to widzę, że wiara jest ze słuchania, szczególnie, czyli z Ewangelii, czyli z dobrych wieści. Szczególnie, że wcześniej, w poprzednich wersetach on mówi o Ewangelii, o dobrych wieściach. Nie wydaje mi się, że on nagle jakby zmienia temat, że wiara rodzi się ze słuchania. On jakby precyzuje to, że wiara więc jest z Ewangelii, a Ewangelia przez Słowo Boże. To Słowo Boże dostarcza ci dobrych wiadomości. A te dobre wiadomości dostarczają ci wiary. I owszem, można też tak powiedzieć, że wiara jest ze słuchania, tak? Bo słuchasz Słowa Bożego i to Słowo, którego słuchasz, ono dotyka ciebie, ono powoduje wiarę w tobie. Tak też można to nazwać. Tylko wydaje mi się, że ten werset jest głębszy i warto było tak doprecyzować, że to konkretnie chodzi o Ewangelię. Szczególnie, że kontekst o tym świadczy. No i pięknie. No i zbliżając się do końca, o ludzie. Ostatnie wersety chciałbym przytoczyć. W Jana 20:26 jest napisane tak. A po 8 dniach jego uczniowie znowu byli w domu, a Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, stanął po środku i powiedział: pokój wam. Potem powiedział do Tomasza: włóż tu swój palec i obejrzyj moje ręce. Wyciągnij swoją rękę i włóż ją w mój bok. I nie bądź bez wiary, ale wierz. Wow, niesamowite. Tomasz, kojarzycie ten cały kontekst. Tomasz nie wierzył. Jezus przyszedł, a Tomasza nie było. Jezus wszedł przez ścianę. W sensie, jak najlepszy superbohater. Wszedł przez ścianę. Oni byli w szoku. I on był przed nimi. Wyobraźcie sobie, jakie były ich emocje, co oni przeżywali. Ich mistrz, ich najbliższy przyjaciel, który był zabity. Oni widzą, on żyje, on tu jest. To wszystko prawda. Ojejku. Piotr, który myśli, a ja go zdradziłem. A on tu jest. I nie opowiada wszystkim tu, publicznie dając mi naganę, że go zdradziłem. Zresztą wszyscy oni go zdradzili, bo pod krzyżem był tylko Jan. A Jezus nie obraził się. Wow. I on przychodzi. Tomasza nie było. A tym razem Jezus przychodzi i jest Tomasz. I on mówi: włóż swoje palce i nie bądź bez wiary, ale wierz. I potem mówi. Wtedy Tomasz mu odpowiedział: mój Pan i mój Bóg. W ogóle fajne, bo widać, że Tomasz nazwał go Bogiem. Tak, bo nie wiem, świadkowie Jehowy mówią, że Jezus nie jest Bogiem. A tu wyraźnie jest napisane, że on do niego tak właśnie się zwraca. Jezus temu nie przeczy wcale, bo Jezus dalej mówi. Jezus mu powiedział: Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. No i teraz pytanie powstaje: dlaczego błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli? Bo ci, którzy widzieli, oni budują na własnej wierze. Ci, którzy widzieli, oni, no okej, widziałem tą gitarę, wiem, że ona tam jest. Okej, ja nie patrzę już na gitarę, ale wiem, że ta gitara tam jest. Malwina, sprawdź, czy jest. Jest, no więc okej. Dlaczego? Skąd to wiem? No bo widziałem. Ponieważ widziałem, to wiem.
A Jezus mówi, błogosławieni, czyli szczęśliwi dosłownie. To błogosławieni to oznacza szczęśliwi. Szczęśliwi, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Dlaczego? Bo oni mają szansę mieć w sobie wiarę Boga. Tak naprawdę. I nie oprzeć się na tym, że oni coś widzieli, że oni czegoś doświadczyli, że oni coś przeżyli. I on mówi, Tomaszu, no dawaj, włóż swoje ręce. Czyli jakby są ludzie, którzy widzieli cuda, widzieli jakieś znaki, dlatego uwierzyli w Boga. Ale przyjdzie moment, że dla Tomasza, że Jezus pójdzie do nieba i to wszystko wyda się jak jakaś bajka. Minie kupę lat i wtedy już nie będzie tak jakby, wiecie, już ta wiara nie będzie taka gorliwa. I wtedy Tomasz będzie potrzebował Ducha Świętego, który przez Ewangelię, przez zrozumienie krzyża Jezusa spowoduje wiarę w Nim, aby on mógł dalej iść i głosić Ewangelię i być wiernym sługą, posłańcem Jezusa. Ta wiara, którą ty wierzysz, bo coś widziałeś, bo widziałeś cud, ona jest krótkotrwała. Wiem to po sobie, uwierzcie mi. Ile razy ja doświadczałem coś, co się wydarzało, było niesamowitym cudem w moim życiu. Czy ten ból zęba, o którym opowiadałem, który Bóg mi zabrał w ciągu 3 sekund, przeogromny ból zęba, taki totalny po prostu, że chciałem po ścianach chodzić po prostu z tego bólu. Czy, nie wiem, moje czyraki, które było ich kilka i które uschły w ciągu jednego wieczoru podczas konferencji chrześcijańskiej. Czy jakieś tam inne po prostu rzeczy, które się wydarzyły. No i co? I to mi pomogło w tym sensie, że ja widzę, nie, ja wciąż potrzebuję wiary Boga. Ja wciąż potrzebuję, bo ja wciąż to jest tak, że ten znak, ten cud, on nie spowodował, że mi starczyło tej wiary na lata. To chodzi o to, żebyś ty ciągle nie widział, ale wierzył jego wiarą. To jest jego zamysł chodzenia, życia z nim. Bo to ma wynikać nie z ciebie, tylko z niego. Ty masz tylko być podłączony do tego i się cieszyć tym, że ty jesteś podłączony do jego wiary. I dlatego masz pokój w sercu. Dlatego wiesz, jesteś przekonany w tym, że to on kontroluje sytuację, że to on prowadzi cię, że to on wtedy, kiedy ty nie masz siły, on jest sprawcą twojej wiary i dokończycielem twojej wiary, którą on ci daje, w sensie tej wiary swojej, którą ci daje. A więc, dlaczego więc szczęśliwi ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli? Dlatego, że mają szansę wierzyć wiarą Boga, którą Bóg daje w serce człowieka. Alleluja. Okej, przeczytam parę komentarzy, które tutaj są. Okej. Zaraz tylko wyłączę ten werset. Okej. I Kasia Nieroba napisała, że wita serdecznie. Witamy Cię, Kasiu. Ewa Rusek wysłała nam kwiatek. Dzięki za kwiatek. Anna Kasjan wysłała serce. Dzięki za serce. O, i napisała z miłością i z humorem. A, w sensie, że ja, że z humorem to... Że jesteś z humorem. A, że mówię chyba z humorem, tak? Okej. O, i też Anna napisała, że ma 2 synów piłkarzy i napisała, że błogosławię Cię, bracie, dobre przesłanie, dziękuję, również dziękuję. Maria Nowak napisała, napełniajmy się Bożymi myślami, super. Danuta Romacz napisała, witam wszystkich serdecznie, pozdrawiamy Cię, Danuta. I Krzysiek Święcki, Boże, prowadź nas, amen. Prowadź nas, Boże. Okej, dobrze. Dziękuję Wam, kochani, bardzo, że byliście dzisiaj z nami, że oglądaliście nas na Facebooku i na YouTubie. Zachęcam do tego, żeby uczestniczyć w tych transmisjach na żywo. To słowo będzie zrobione w lepszej jakości dzisiaj albo jutro i będzie udostępnione na YouTubie. I zachęcam do tego, aby udostępniać to dalej, tak żeby jak najwięcej ludzi dotykała Ewangelię. Dziękuję, że byliście i do zobaczyska. Trzymajcie się.